Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Mafi i dzisiaj witam was w trochę innym filmie, bo jak widzicie mamy ładny kadr, ja sobie siedzę na krześle, więc się trochę będę kręcił podczas tego filmu, ale generalnie dzisiaj podpowiadam na wasze pytania, które zadaliście mi pod filmem typu short, który zniknął po godzinie od ostatniego komentarza oraz na Discordzie, który wyjątkowo dzisiaj znajduje swoje miejsce w opisie. Także jeśli ktoś chce do Discorda, to zapraszam, link jest w opisie, ale to tylko pod tym filmem, także naprawdę warto, bo inaczej musicie czekać na live'ika. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji i o łapce w górę. Q&A chyba nie było już pół roku, ponad, bo ostatnio było albo w wakacje, albo nie, jeszcze w wakacje było Q&A. Link do niego macie tutaj w karcie, także zaczynajmy. Także dobrze, moi drodzy, ja już mam tablet, tutaj mam pytania od was z YouTube'a, z Discorda będę miał na już za chwileczkę, tylko najpierw zrobimy pytania z YouTube'a, także kto był, ten już mógł niektóre zobaczyć. I uwaga, uwaga, pierwsze pytanie, Wielkopolanin pyta, kim chcesz zostać w przyszłości, czy masz już plany na dorosłe życie? Jedyny plan to mam taki, żeby po prostu robić to, co kocham i chcę być montażystą, także próbuję. Możecie powiedzieć w ogóle, czy mi wychodzi. Ja nie będę tego oceniał. Znowu Wielkopolanin pyta, co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie nagrywam filmy, także to lubię robić w wolnym czasie i montować. A jak nie montuję i nie nagrywam, to po prostu gram sobie w CS-a, w Valoranta, w Ligę. No, czasem jeszcze Minecraft się zdarzy, ale głównie te trzy gierki. Alus pyta, Naruto czy Sasuke? Pokemony. Nie, Pokemony wybieram, definitywnie Pokemony myślę. Karol Złoty, ile masz IQ? A to jest bardzo proste do sprawdzenia. Wystarczy, że weźmiecie sobie kalkulator, weźmiecie sobie 2 plus 2 minus 4 i wyjdzie wam moje IQ. Krzysiek pyta, gdzie mieszkasz? XD. W Polsce. Xenon, kiedy zmiana koloru włosów? XD. Niedługo. Mam w planie z powrotem wrócić do niebieskiego. Kto pamięta mnie w niebieskim, to pewnie miał TikToka mojego po prostu wtedy. Ale tak, zamierzam niedługo wrócić do niebieskiego, muszę kupić tylko rozjaśniacz, bo farbę już mam. Ktoś, ile masz lat i kiedy jakiś kolejny IRL? Iryly, to zrozumiałem chyba, że to chodziło o vlogi. Także, jeżeli chodzi o vlogi, to na tym kanale wątpię, żeby się pojawiały w najbliższej przyszłości. Może kiedyś się pojawić na tym kanale, tego nie wykluczam, ale w najbliższej przyszłości na tym kanale nie planuję vlogów, chyba że będzie jeden zapowiadający drugi kanał, nad którym już pracuję, na którym będą vlogi. Także takiego możecie się spodziewać filmu. Pablito, dzień dobry Pablito. Co cię motywuje do nagrywania filmów? I to jest dobre pytanie, bo w sumie nie wiem, co mnie motywuje. Po prostu siadam, nagrywam, robię to totalnie z pasji i nie mam żadnego pomysłu, naprawdę. Teraz usiadłem, mówię, dobra, poodpowiadam na pytania. Kilka z nich widziałem, bo patrzyłem po prostu, ile czasu minęło od ostatniego komentarza, żeby ten film skasować. I na to pytanie nie trafiłem. I szczerze nie wiem, co mnie motywuje. Nie mam pojęcia. Bartel Gaming, znany przez wszystkich na czatach z live'ów jako Persi. Ile nagrywasz na YouTubie? To już będą 3 lata. Kapix pyta, ile masz lat? 18, już mówiłem. Ile nagrywasz na YouTubie? 3 lata, też już mówiłem. I czy masz rodzeństwo? Dla tych, co oglądają vlogi, na pewno wiecie, że mam rodzeństwo. I czy pozdrowię? Pozdrawiam Kapix. Tak samo jak każdego tutaj Wielkopolanin, Alus i tak dalej, wszystkich was pozdrawiam. No i dobrze, moi drodzy, nadszedł ten czas, gdzie musimy odpowiedzieć na pytania z Discorda. Przypominam, link do Discorda wyjątkowo znajduje się dzisiaj w opisie. Także przechodzimy do pierwszego pytania, jakim jest pytanie od Janka. Jakie masz hobby oprócz nagrywania filmów? I to jest dobre pytanie. To jest naprawdę dobre pytanie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, moje jedyne zainteresowania to jest właśnie głównie robienie filmów, montaż, grafika. Jako hobby, nie wiem, mogę zaliczyć jazdę na desce jedynie. W sumie, bo lubię jeździć sobie na desce. Twoja ulubiona gra. To wszystko są pytania teraz od Janka. Potem wam powiem, czy ktoś inny zadał. Ale na razie jest pytanie od Janka. Kolejne. Twoja ulubiona gra. Moja ulubiona gra to na obecną chwilę chyba CSGO. Ulubiony sport, koszykówka.
slash jazda na desce. Ulubiony przedmiot szkolny. Nie wiem. Nie wiem, dosłownie nie wiem, nie mam pojęcia. Wszystkie są, no prawie wszystkie są ok. Kto ma wiedzieć, ten wie. Pozdrawiam. Najmniej lubiany przedmiot szkolny, definitywnie matematyka. Pozdrawiam. Nie rozszerzajcie matmy, bo was miecie z planszy. Ulubiony serial slash film. Jeśli chodzi o serial, no to aktualnie oglądam The Walking Dead i to jest chyba mój ulubiony serial jak na razie. A film, no to zawsze w moim sercu Toy Story 1. Jakie chciałbyś mieć auto? No dla osób, które są tutaj dłużej na kanale, chyba to nie jest żadna nowość, że moim wymarzonym autem, takim chciałbym to auto mieć, po prostu już teraz natychmiast byle nim jeździć, to jest Mercedes G-Class, najlepiej różowiutki. Ulubiony kolor ubrań? To chyba nie muszę odpowiadać. Jeansy czy jeansy? Wcześniej było pytanie, po prostu Janek edytował z tego co widzę. Wcześniej było jeansy czy dresy, ale Janek dobrze wie, bo Janek mnie zna prywatnie, że ja nie chodzę w dresach. Ja chodzę zawsze w jeansach. Rzadko się zdarza, że gdzieś mnie można złapać w dresie. Do momentu, gdy poszedłem do technikum, nie było szansy, żebym z domu wyszedł w dresie. No po prostu nie było takiej szansy. Później jakoś zacząłem chodzić w dresie, bo stwierdziłem, ej kurde, założę dres, bo luźny. Także do tej pory, nawet teraz jestem w jeansach. Polecam, naprawdę wygodnio się. I jeszcze ostatnie pytanie od Janka. Jakich youtuberów najbardziej lubisz? To podzielmy sobie to pytanie na dwie kategorie. Mamy youtuberów polskich i youtuberów zagranicznych. Z polskich, no to na pewno jest to Alex Crozy. To są moi tacy ulubieni youtuberzy polscy, z tych, których znam osobiście. Dodatkowo jest to na przykład Krzysztof Gonciarz, bardzo fajny youtuber z polskich. A z zagranicznych, no to Karma Medic, Oskarek i o, pyta się, ile masz cymy wzrostu oczywiście. 1,85 m. Bluza z zamkiem czy bez? Bluza z brakiem zamka. No, nie kumam tego noszenia bluzy z zamkiem. Ja wolę sobie założyć jakieś fajne hoodie, jest git. Oskarek i o, zapytał się, jakich youtuberów najbardziej nie lubię. Uwaga, uwaga. Ku zdziwieniu każdego, najbardziej na świecie nie lubię youtubera o nicku Alex. Nie, żartuję, tak naprawdę nie wiem, kogo mógłbym wymienić, bo mogę polecić klasykiem, powiedzieć, że kamerzysty. Ale to już każdy go tyra. Także też mogę tyrać kamerzysta, dziękuję. Alex pyta, z kim ci się najlepiej gra? Z Krozim i Xenonem, bo ty się za bardzo irytujesz. Pozdro. Nie żartuję, z wami wszystkimi mi się dobrze gra. Status dopy Filizana. Laszek YouTube pyta, ile masz cmy szerokości? Nie wiem, nie jestem aż tak ulany, jakby się mogło wydawać. Taka 1/4 mandzia. Xenon pyta, czy Alex jest egotopem? Nie, Alex nie jest egotopem, szczególnie w porównaniu do mnie. Chyba że zaczynamy mówić o CS-ie, chociaż ostatnio to ja go kierowałem w gierce, także bang byku, teraz to ja jestem better. I Xenon, ostatnie pytanie od Xenona. Czy zgolisz koperek? Nie mam kopru, także nie mogę go zgolić. A jeśli chodziło ci o wąsa? Barber nie tyka wąsa, bo ja go nie proszę. Barber też dobrze wie, że zawsze z wąsem. Także dobrze moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Takie były moje odpowiedzi na wasze pytania. Także jeżeli chcecie jeszcze kiedyś Q&A, to zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Oczywiście następne Q&A wrzucę, jak tutaj będzie 25 łapek. Albo za kolejne pół roku, więc pół roku albo 25 łapek i będę robił Q&A. Także lepiej zostawcie łapeczki, jeśli chcecie je szybciej niż za pół roku. A tymczasem, generalnie, także co moi drodzy, subeczek z dzwoneczkiem, łapa w górę i widzimy się już w czwartek o godzinie 12. Pa, pa.